Laz were back in the team, and now he's saying he's retiring from the national team. What is your plan? Who are you planning to replace him with? It's too early to answer. You know, I knew we started to speak in October with Marius, so in the beginning we didn't want to come back to the national team, so we had to speak. We had to explain maybe the project, and I knew from the beginning that he would come back for 1 year. I knew how important it was to be my bigger potential. So he made a great choice. I'm pretty sure that he was very happy about that. And so I think that the best moment to finish a career. So he made unbelievable tournaments. He's a real champion, and it was a pleasure for me to play with him, and it's a big pleasure to have coached him during this summer and be a champion with him. Jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie na odpowiedź na to pytanie. Ja wiedziałem, że to może się tak skończyć. Zacząłem rozmawiać z Mariuszem a propos jego powrotu do kadry już w październiku i on długo zwlekał. Musiała przedstawić mu cały swój projekt, cały swój pomysł na drużynę. W końcu się zgodził i takie było założenie, że raczej będzie to tylko na rok. No więc myślę, że po tym dzisiejszym wyniku na pewno tej decyzji nie żałuję. Jest w tej chwili naprawdę najprawdziwszym mistrzem. Zdawałem sobie sprawę z tego, że drużyna z nim w składzie ma na pewno zdecydowanie większy potencjał, więc bardzo się cieszę, że się zgodził. I myślę, że no w tej chwili to może być dla niego tak naprawdę najlepszy moment na zakończenie kariery, ponieważ osiągnął ogromny sukces.